I witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w trzecim meczu w dniu dzisiejszym. Jest to pierwszy pojedynek Losers Bracket Ross kontra Rogos. Niki podobne, ale to tylko przypadek. Nie są to jakieś cuda niewidy i tak dalej. W każdym razie rozpoczynamy mecz na dobry początek. Panowie zaserwują nam mirror mecz dwóch Secret Paladynów. U Rogosa sytuacja wygląda dosyć stabilnie. Shield Mi Bot, Coghammer i Blessing of Kings. U Rossa Shield Mi Bot, upiorny pajęczek, Haunted Creeper, Coghammer i Kiperka, tak powiedzmy wstępnie. Wstępny ma na cerw. Boże. Shiller Mi Bot Rogosa prawdopodobnie się teraz rozbije o Noble Sacrifice'a, chyba że Ross nie zdecyduje się na atak. Jednak sprawdza, co tam za sekret się kryje. No i sekrecików u obydwu graczy nie ma na chwilę obecną. No ten Shielded Minibot jest tutaj dosyć łatwym kąskiem, dlatego Shielded Minibota z Divine Shieldem za Divine Shieldowanego. I kolejny Divine Shield na Shielded Minibocie. No, póki co mamy pojedynek Divine Shieldów. I odkupienie troszkę chyba za późno, a w tym momencie Coghammer plus, myślę, kill tego Shielded Minibota. Tak bym to widział, że tutaj Ross użyje tego małego pająka do ściągnięcia Divine Shielda i bronią zabije tego Shielded Minibota, a pająk jednak tak, no ciekawe. Znaczy ja bym tutaj osobiście wolał zostawić tego malucha, znaczy temu maluchowi tego Divine Shielda, chociażby pod Kiperkę w kolejnej turze, żeby ta Kiperka mogła powiększyć tego pajączka na 3x3 i gdzieś tam jakąś krzywdę zrobić. Co prawda Rogos prawdopodobnie by tego Divine Shielda zciągnął bronią, ale mimo wszystko jakoś to zagranie bardziej do mnie przemawiało. No i zobaczymy, co teraz Rogos zrobi. Może zagrać werbunek i Secret Kiperkę, ale Secret Kiperka jest instantowo zabita przez broń Rossa, więc to zagranie raczej, myślę, tutaj nie wchodzi w grę. Shielded Minibot też tak na dobrą sprawę nie przeżyje zbyt długo, pająk ściągnie mu Divine Shielda i zginie od broni, więc być może po prostu zabicie tego pająka i rzucenie werbunku na stół, coś takiego. Może zobaczymy od Rogosa. Każda z tych opcji, no, nie jest dobra, tak szczerze powiedziawszy. Jest w każdym razie Shielded Minibot i chyba Hero Power w takiej konfiguracji zostanie tutaj dorzucony do stołu. Trzy sekrety i Keeper of Uldaman. Zbicie Divine Shielda i zabicie tego Shielded Minibota? Takie najbardziej prawdopodobne, co mi przychodzi do głowy. Plus być może Hero Power, Pomsta i Noble Sacrifice. Czy pani Kiperka tutaj wkroczy na stół i zwiększy pająkowi staty do 3x3. No zobaczymy. Póki co Ross przygotowuje się do zbicia tokena. No i pająk powiększony będzie szarżował na Paladyna u góry. A Rogos na chwilę obecną jakie ma opcje? No jest Kiperka Rogosa, więc być może... Kiperka na tego Shielded Minibota, zabicie tego pająka 3-3, albo broń i Shielded Minibot w Kiperkę oponenta, zostawienie pająka i na przykład werbunek Hero Power? W kolejnej turze Kiperka na jakiegoś tokena? Może coś takiego, może Blessing of Kings i zabicie tej Kiperki, albo nawet atak w twarz. No u Rossa sytuacja na piątą turę nie wygląda zbyt kolorowo, 3 sekrety plus Hero Power. Rogos ma troszkę więcej opcji, natomiast w szóstej turze Ross ma tego Challengera, który tutaj może troszkę zamieszać, a Rogos w tej chwili no, ma kilka opcji tak na dobrą sprawę na każdą turę, więc też nie powinien tutaj jakoś specjalnie narzekać. U Rossa broń, ale ta broń w tej chwili no, nie robi tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej, boże, jakiegoś szału, nie wiadomo jakiego. W międzyczasie Promil chyba wygrał arenę 12-2, jeżeli dobrze rzuciłem kątem oka. Są sekrety, skrócenie Shielded Minibota, no i prawdopodobnie pająk agresor pójdzie w przeciwnika. Sekrety zagrane, w kolejnej turze Ross może dograć Mysterious Challengera i wygląda to całkiem spoko dla niego. A te tokeny Rogosa, no tutaj nie są w stanie zbyt wiele zrobić. Myślę, że przede wszystkim sprawdzenie sekretu, tak? Czy jest tam Noble Sacrifice? No i jest. Tam jeszcze było wskrzeszenie i Avenge, tak? Więc tutaj będziemy mieli jedną z kreatur troszkę powiększoną. Zobaczymy, którą. Pomsta trafia na tokena i odkupienie na 2-1. No 2-1 ginie od tokena. Token 4-3 myślę, że też zginie albo od Blessing of Kings, albo od Kiperki. No i ten 3-3 zostaje na stole. Tutaj Rogosowi brakuje jednej many, że... Chociaż chwilę. No raczej tak. Blessing of Kings na tokena, zabicie jednego, zabicie jednych z kreatur przeciwnika, Hero Power, to jest to, co Rogos zrobi w tej turze. Albo może agresywnie, tym 5-5, nie, jednak defensywnie, zbicie tego zmutowanego pająka. No i teraz pytanie, czy Ross będzie zagrywał? Tak, chyba będzie. Jeszcze druga opcja to była Truesilver plus Shielded Minibot, ale Shielded Minibot na armię tokenów 1/1 wydaje się być taki mech. Natomiast Truesilver no nie byłby taki zły, no bo gdzieś tutaj mógłby zabić tego 5-2, czy wkleić 4 obrażenia na twarz, a więc były jakieś opcje. Nożownik, Coghammer, Kiperka, Secret Kiperka i Hero Power. A takie opcje Rogos ma, na jaką się tutaj zdecyduje? No przede wszystkim na pewno na początku striggerowanie Noble Sacrifice'a, tak? Najlepiej nie tym 5-2, tylko jakimś 1-1 albo bronią. Chyba bronią. Albo i nie. No tutaj przede wszystkim striggerowanie tego Noble Sacrifice'a. Jakie tutaj są w ogóle sekrety? Pomsta, duch rywalizacji i właśnie Noble Sacrifice. A więc to jest podstawową rzeczą. I teraz modlenie się o to, żeby pomsta wskoczyła na tego 6-6. Zobaczmy, gdzie tutaj pomsta sobie trafi. No to nie jest optymalne, znaczy nie jest optymalne RNG dla Rogosa, tak myślę. Gdyby trafiła ta pomsta na tego 6-6, no to tutaj Keeper of Uldaman mogłaby tę kreaturę 9/8 zmienić na 3/3 i to byłoby całkiem spoko. Tak to gdzieś tam ten token 5-2 znika, ten dostanie debuffa, jeszcze nożyk jeden, nożyk drugi. No i pytanie, czy tutaj... nie będzie litala, nie ma takiej szansy, natomiast myślę, że od Rossa teraz zobaczymy Truesilvera. Truesilvera najprawdopodobniej w Night Jugglera. Tak swoją drogą Rogos gra drugiego Coghammera, czy mi się wydaje? Już był jeden, prawda? Był, czyli Rogos gra 2 razy Coghammera. Znaczy nic w tym dziwnego nie ma, natomiast raczej to rzadko spotykane, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika. Zabicie Secret Kiperki zamiast dożownika. Okej, no większa kreatura, natomiast dożownik gdzieś tam strzela tymi nożami. To gdzieś tam też może troszkę boleć. Jest stopdekowany Mysterious Challenger po stronie Rogosa. No oczywiście zostanie zagrany razem z Hero Power. I myślę, że skrócenie tego Shielded Minibota też jest tutaj jakąś opcją, biorąc pod uwagę to, że Rogos... 4 sekrety. Biorąc pod uwagę to, że Rogos ma dyszkę, no to tutaj mógłby jakiś Blessing of Kings się pojawić i Rogos mógłby tam grę przegrać, więc zabicie tego Shielded Minibota jest jak najbardziej fajną opcją. Shredder, Haunted Creeper, Hero Power. Powiedzmy, że taki zestaw od Rossa moglibyśmy zobaczyć, gdyby nie to, że Ross się poddaje, bo po prostu widzi, że nie jego przeciwnik będzie w stanie zabić go na swojej turze. No i mamy 1-0 po dosyć wyjątkowo szybkim meczyku, jak na dzisiejszy dzień. Rogos ma jeszcze szamana i warriora. Warrior to chyba Grim Patron, jeżeli dobrze pamiętam. Ross natomiast to Warlock, Paladyn i Warrior. Chyba też Grim Patron, a Warlock wydaje mi się, że to było zo. Chociaż nie jestem pewien, więc jeżeli się mylę, to bardzo Was przepraszam. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o ważność tego meczu, no to tutaj wygrany awansuje do ćwierćfinału w Losers Bracket, natomiast przegrany niestety z turnieju odpada, więc panowie walczą o utrzymanie się w turnieju, jak na to nie patrzeć, i o grube nagrody. Grube nagrody, bo te do najcińszych nie należą. Dobra. Rogos na drugą grę agroszaman. Ross zostaje przy Secret Paladynie. No, rozdanie Rogosa wygląda ciekawie. Są kreaturki za 1 many, razy 3. Jest Lava Burst. Lava Burst raczej wyleci, kreatury za 1 many raczej zostaną. Urosa też to wygląda całkiem spoko. Haunted Creepery, Master for Battle i Shredder są całkiem spoko opcją, myślę, na start. Jeszcze zobaczymy. Chociaż Shredder być może tutaj Ross pozbędzie się tego Shreddera w poszukiwaniu czegoś trochę tańszego, na przykład Secret Keeperki. Być może tak to się właśnie potoczy. Póki co toczy się i toczyć się nie może. Sobie zerknę, co się tutaj na Battle.necie dzieje. A nic specjalnego. Jeżeli mam być szczery, to nic specjalnego się nie dzieje. Poza tym, że czekamy na... Mulligana. Mulligan zrobiony, u Rogosa 4 karty za 1, idealny, niemalże start, przydobi się jeszcze Totem Golem. U Rossa, no tutaj nic wielkiego się w tej pierwszej turze nie pojawi, w drugiej Haunted Creeper, w trzeciej Master for Battle i w czwartej Załogowy Szatkownik. A tymczasem Rogos dobiera drugiego troga, no i myślę, że te dwa trogi mogą być w miarę pewnym zagraniem w pierwszej turze. A Lepergnom może, myślę, spokojnie wejść w kolejnych turach. Chyba że Rogos będzie chciał na przykład tego Lepergnoma do triggera ewentualnego Noble Sacrifice'a zużyć. Ale chyba nie, mamy dwa trogi w pierwszej turze, no i te trogi mogą tutaj nam naprawdę pokazać dużo. Nie raz, nie dwa widzieliśmy już takiego troga, który miał 7 ataków. To był trog wykoksany bardzo. A Ross tak swoją drogą nie ma w ogóle jak tego troga na początku tknąć. Jeszcze Rogos topdekuje Totem Golema, który tutaj jest idealnym zagraniem. Nie dość, że kreatura 3-4 to jeszcze buff dla trogów obok. I na trzecią turę Rogos ma 3 karty tak naprawdę za 1. Werbunek no w tej chwili tutaj nie robi zbyt wiele. No są te tokeny, które będą oczywiście użyteczne w kolejnej turze, ale w tym momencie no niewiele ten werbunek zmienia. Zero Płatwin Mergleton będzie zmieniał Hero Power Rogosowi. Tak się zastanawiam, czy Rogos do tego stołu dorzuci trendowatego gnoma, czy być może agresywnie błyskawicą na twarz. Moc krwi, shapeshift i chyba armor. Jest moc krwi, czyli draw, który tutaj na pewno się przyda. No nawet widać to po kartach. Jeśli tutaj tylko 2 karty za chwilę zostaną, a w kolejnej turze jakoś specjalnych zagrań Rogos nie będzie miał. Wydaje mi się, że w tej sytuacji... Znaczy, błyskawica niby jest fajna, bo bufuje obydwa trogi. I to jest całkiem spoko opcja. Czy ją teraz zagrywać? Wychodzi na to, że tak. I to jest dosyć duża agresja, bo mamy trzecią turę, a Rogos w tym momencie 12 punktów obrażeń wkleja swojemu przeciwnikowi. Ross już na 14, no to jeszcze Rogosowi brakuje dosłownie 7 punktów obrażeń z kart, żeby Rossa zabić. Nawet przez jakieś tam taunty. Doomhammer na pewno byłby przydatną rzeczą dla Rogosa, a jakieś inne bursty z ręki. Ile tutaj będzie w stanie zabić kreatur Ross? Tylko... A nie, tylko 2. Znaczy, może 2. Myślałem, że tylko 1, ale jeszcze jest broń. No i te trogi umierają, ale Ross też spada na 11 punktów życia. A Rogos w tym momencie tych punktów obrażeń ma za mało jeszcze za mało. No ale teraz ten Lepergnom atak za 4 i myślę, że to już będzie wystarczająco, żeby w kolejnej turze zabić Rossa. Lepergnom, a nie, przepraszam, brakuje jednego w takim wypadku, aczkolwiek no jeszcze jest Ohydziarz, który też tutaj przyblokuje spele. W tej chwili Ross może zabić Totem Golema, ale dostanie wtedy 3 na twarz. Kreaturami na stole może zabić Flame Jugglera albo... Aha, jest, właśnie. Jest sierżant, no tak, więc tutaj 2 kreatury zostaną zabite. Natomiast ten Flame Juggler i Lava Burst na ręce wystarczą, żeby Rogos tą grę wygrał, jeżeli się nie mylę. Chyba się nie mylę. Jest jeszcze Rockbiter, więc dodatkowe punkty obrażeń. Łącznie dyszka, więc 4 over little. No i tym samym, moi drodzy, po kolejnej dosyć szybkiej grze Mamy 2 do 0 dla Rogosa. Ostatniego deck Warrior. No i zobaczymy zaraz jaki to jest Warrior. Wydaje mi się, że Grim Patron, ale pewien nie jestem, jakim deckiem Ross będzie chciał zawalczyć z tym Warriorem. Przypominam, że tutaj przegrany w tego meczu odpada z całego turnieju. Natomiast wygrany awansuje do ćwierćfinałów? Losers bracket? Tak, ćwierćfinały. Ćwierćfinały losers bracket. Pokaż, co potrafisz. Ja to niewiele. Ja to, panie, niewiele potrafię. Mamy 2 garosze. Jeden garosz to... O! Ross chyba jednak gra Control Warriorem. Natomiast Rogos, tak jak widzimy, na 100% jest to Grim Patron. O, no może nie na 100%, ale na 99%. No w tym momencie już na 100%. Więc Rogos Grim Patron, Ross natomiast Control Warrior najprawdopodobniej. Chyba że Grim Patron z techowaną bójką. No i po części też z techowanym Big Game Hunterem. Póki co u Rogosa rozdanie, takie powiedziałbym, mocno średnie. Te pierwsze tury będą martwe, dopiero w 4. turze Shredder, ale później i tak nic tutaj więcej poza tym Shredderem nie ma. U Rossa, no ciutkę lepiej to wygląda. Ten Acolyte of Pain, jeżeli zostanie zagrany w tej turze, Cruelty z Master w kolejnej są całkiem spoko. No i w 4. turze Devsbyte, więc tutaj Ross ma naprawdę fajną sytuację. Natomiast Rogos, Fiery War Axe, bardzo ładny top deck, bardzo fajny top deck przede wszystkim, którym ten Akolita umrze. Tak też się dzieje. W kolejnej turze Rogos może zagrać Shreddera, no a później no już liczy na draw, tak? U Rossa tymczasem no niewiele się tutaj może wydarzyć. Karty dosyć mocno responsywne na to, co zrobi przeciwnik, więc nie spodziewałbym się tutaj zbyt interesujących zagrań poza po prostu odpowiadaniem na zagrania przeciwnika. Zobaczmy, jak tam RNG Shreddera. Flame Tongue na ogół jest fajną opcją, natomiast w tym momencie no nie robi totalnie nic, więc no bez rewelacji bym powiedział. Płatnerz jest, powiedzmy, że spoko, chociaż Ross może bardzo łatwo sobie z tym samym poradzić. Slam w totem i atak bronią w armorsmithkę wydają się być całkiem ok opcją, no chyba, że bardzo nie będzie chciał dawać przeciwnikowi pancerza, no to wtedy atak bronią armorsmithkę plus slam potem, jak już ona zejdzie. Ale myślę, że dobranie karty kosztem 1 punktu pancerza jest całkiem spoko opcją. Natomiast tak jak widzimy, Ross nie planuje tutaj rozprawiać się z tym stołem póki co. Frothing Berserker no nie jest tutaj jakąś mega kosą. Oczywiście zagrany prawdopodobnie zostanie. No chyba, że Rogos skipnie całą turę, ale... Czy Rogos tutaj nie ma za specjalnie co zagrać na ten stół? Są Grim Patrony, ale Grim Patrony bez jakiegoś triggera nie są super mega mocnym zagraniem. Floating Berserker... Też takim... Powiedziałbym dosyć mizernym. No oczywiście Rogos będzie w stanie zabić Belchera, tego dużego, zazwyczaj tylko tego małego, ale sam Floating Berserker ginie od Devsbyte'a, a nawet jeżeli nie od Devsbyte'a, to od któregoś spela na ręce Rossa, no bo mimo wszystko troszkę tego ataku będzie miał, bo to jest raz, dwa, trzy... Jednak ten Belcher zginie całkowicie, tutaj egzekucja zagrana w niego, no i prawdopodobnie ten mały pyrtek, kajtek, który tutaj został, zginie od armorsmithki. No to jest faktycznie lepsze zagranie, bo w tym momencie armorsmithka nie ginie od agonii Devsbyte'a chociażby. Sam Floating chyba zginie od Big Game Huntera, czy jednak zginie od ataku bronią. No właśnie, i to jest całkiem spoko opcja. Jest Baszyk, a nie, jednak Big Game Hunter. Myślałem, że ten Bash tutaj się pojawi, ale jednak Big Game Hunter zastrzeli tego rozjuszonego Berserkera. No i Rogosowi teraz zostaje chyba już tylko i wyłącznie zagranie doktora Hooka. Widząc Big Game Huntera na stole, bardzo fajna opcja. Natomiast patrząc na rękę Rossa, no ten doktor Hook to raczej długo nie postoi. Kwestia jeszcze bomb. No samego doktora to można zabić czymkolwiek. Brawl? Nie, Brawl. atak w bombę, Crueltas Master zrani Hooka i Execute po prostu w samego Hooka i zostaje już tylko jedna, jedyna bombeczka na stole. No i stół Rogosa wyczyszczony. Jest slam, ale tego slamu nie ma nawet na co użyć, żeby dobrać kartę. Ewentualnie na Grim Patrona lub na Akolitę Bólu. Jest to na pewno jakiś pomysł, biorąc pod uwagę to, że Rogos nie za bardzo ma co tutaj robić, to myślę, że zagranie tego Akolity Bólu, slamu i dobranie dwóch kart wydaje się być całkiem ponętnym zagraniem. U Rossa nie ma jakichś takich agresywnych kart. No jest ta Mariel, która tutaj oczywiście prawdopodobnie się pojawi za moment i ma też 6 ataku. Rogos co prawda nie ma co z tym zrobić, ale myślę, że akurat większym problemem dla Rogosa jest to, że nie ma jak zabić Rossa niż to, że nie ma jak poradzić sobie z tą Marietą. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jest zagrany gromasz, jest ściągnięty ten Taskmaster, sam gromasz ginie od Executa. No i na stole pojawia się albo Eliza jednak Eliza, a Marielka sobie jeszcze tutaj poczeka. Jest astrowidująca panna Blood Elfka, Night Elfka, to znaczy się, Hero Power. No i sytuacja Rogosa wydaje się być całkiem, sytuacja Rossa wydaje się być całkiem ok. Sytuacja Rogosa natomiast, no już troszkę mniej. Być może czas na te patrony z tym akolitą? Tak szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. No, coś tutaj Rogos musi wymyśleć, bo jeżeli w tej turze nic ciekawego nie zrobi, no to raczej tą grę przegra. Slam w tą Elizę? Slam w tego akolity, tak jak w poprzedniej turze? Być może właśnie slam w akolitę, żeby dobrać jakieś karty z niego. Chyba tak się też dzieje. No i co tutaj się Rogosowi pojawia? Jest Inner Rage, jest drugi akolita, a w kolejnej turze troszkę Grim Patronów być może się pojawi na stole. Natomiast na Grim Patrony rozma po prostu bójkę, no i sytuacja Rogosa będzie naprawdę bardzo ciężka. Takie mam wrażenie. Czy jeszcze zobaczmy, co tutaj Ross zrobi. No ale jeden z akolitów ginie, dobiera drugiego Inner Rage'a, co jest całkiem ciekawą opcją w połączeniu z tymi Grim Patronami. Natomiast jeżeli Rogos zagra za chwilę Grim Patrona, Inner Rage'a i Whirlwinda, bo wątpię, żeby chciał zagrywać dwa Inner Rage'e. Myślę, że zdaję sobie sprawę z tego, że Ross może mieć Brawla i takie wyrzucenie całej ręki pod Brawla no, może kosztować go grę i tak naprawdę no, ciężko będzie mu tą grę, myślę, wygrać. Chyba, że rzuciłby właśnie, stworzyłby 4 te Grim Patrony, rozrzuciłby tego Brawla, ale nawet jeżeli tak zrobi, no to te kolejne Grim Patrony, na kolejne Grim Patrony jest tutaj i Shield Slam i Bash, więc nie ma też jakiegoś wielkiego problemu, żeby to ogarnąć. No zobaczymy, co tutaj się jeszcze stanie. Atak bombą na start, albo akolitem, żeby dobrać kolejną kartę, chociaż chyba bombą, żeby zobaczyć, gdzie ta bomba spadnie. Jeżeli Rogos będzie chciał teraz Whirlwinda zagrywać, no to bomba, akolita i bomba w Mariel. I wtedy Mariel ginie od Whirlwinda, co jest całkiem spoko. Jeżeli jeszcze ta bomba by poleciała w Elizę za 3, no to też ta Eliza zginie. Oj. Przepraszam najmocniej. Coś mnie zakręciło w nosku. Jak to się mówi, tak się kicha. Na obiad w moim wypadku. Jakiś bym sobie zjadł, ale to może później. Póki co no Rogos raczej przygotowuje się do zagrania tego Grim Patrona z Inner Rage'em i Whirlwindem, takie mam wrażenie. Drugi Inner Rage raczej nie wchodzi tutaj w grę. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. No ten Ghoul... no ten Ghoul spoko, chociaż w sumie właśnie ten Ghoul jest kurczę bardzo sprytny, chociaż nie. Nie, bo nawet jeżeli teraz... myślałem, że bardzo sprytny, bo po Brawlu, gdyby został Grim Patron, no to ten rozmnożyłby się od tego od tego Ghoula, ale wystarczy po prostu Ghoula zabić na początku i Brawla zaraz po tym wrzucić, zabić Grim Patronów 5 i 6 dobić z broni. To też jest jakaś opcja dla na ogarnięcie tego stołu. Nawet nie trzeba z broni dobijać, bo Eliza zostaje na stole niewzruszona. No i teraz przydałby się ten Ghoul. Jeżeli Rogos miałby tego Ghoula, mógłby tego Grim Patrona z Inner Rage'em zagrać i Ghoula do kompletu. Wydaje mi się, że innej opcji Rogos nie ma na... Chociaż może jeszcze Belcher? Ale to już chyba nie ma na co czekać... Czy jest? No... Belcher wskoczy w stół, zginie od Shield Slama ten duży, ten mały od Basha. No zobaczymy. Zobaczymy, jak Ross będzie chciał się tego Belchera pozbyć. Ma na to kilka sposobów. No jest Devsbyte. Shield Slam na początek. Acolyte of Pain. Znaczy Shield Block, przepraszam, nie Shield Slam. Shield Slam dopiero teraz. Jeszcze Hero Power, mur, zabicie tego małego smarka, no i to byłoby tyle. No teraz Rogos, jeszcze jest Execute. No być może Rogosowi by się faktycznie udało te Green Patrony teraz rozmnożyć. Dobre pytanie. No bo tak, jeżeli teraz zagra Grim Patrona z Inner Rage, są 2 plus ten Taunt, Bash na 1. Tak, tak. Zabicie Elizy, Bash na 1. Znaczy Ross ma Basha na 1. No ale w momencie, w którym Ghoul ginie, to tworzy się kolej. No okej. To już myślę, że pozamiatane, temat zamknięty. Tutaj już Rogosowi raczej tej gry wygrać się nie uda. Jego drugie Grim Patrony umierają. Unstable Ghoul prawdopodobnie zginie od Fiery War Axa. Jeszcze w Hero Power tutaj wejdzie. No i tym samym Rogos się poddaje. I mamy wynik 2-1. Na drugim kliencie już mam menu główne. Okej, spoko. Mamy wynik 2-1 dla Rogosa. No ale Rogos jeszcze tutaj musi jedną giereczkę wygrać, żeby cały mecz wygrać. I od razu przechodzimy do gry numer 4. Ross tym razem zagrał Warlockiem. Natomiast Rogos swoim ostatnim deckiem, czyli Grim Patron Warriorem. No momento. Też momento, w sumie nie momento. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Hopla, hopla, hopla. No i jesteśmy w 4. gierce. Ross z Olokiem, z takim, no powiedziałbym, średnim tym rozdankiem. Gdzieś tutaj jest jakieś jajko, jest Abusive, jest nadmiar mocy, Bran, ale nie ma rewelacji. U Rogosa, no jest broń. Jak jest broń, to już jest dobrze, tak? Nie ma też tragedii, jest Acolyte Bólu, Unstable Ghoul, więc jakoś tam u Rogosa to wygląda nie najgorzej. No i teraz, tak, dokładnie. Chciałem powiedzieć, że zastanawiam się, czy będzie to jajeczko rozbijane, ale jest oczywiście rozbijane. Unstable Ghoul znika, pojawi się za to Nerubianin i grubiański sierżant. No i z tym Rogos już może mieć problem. W tej turze, no jedynie co tutaj można zagrać, to albo Slam, albo Acolyte of Pain. Acolyte of Pain oczywiście od Nerubianina zginie, Slam no tutaj może posłużyć jako removal na tego 2-1 w kolejnej turze Devsbyte, żeby zabić tego Nerubianina, plus ten Taunt 3-3. Albo nawet Rogos tutaj decyduje się na totalnie nic. No jest Bran i teraz pytanie, czy Rogos zabije Brana czy Nerubianina? Jak dla mnie, to zabicie Brana jest tutaj podstawową rzeczą, szczególnie patrzę na tych 2 obrońców Argusa, więc myślę, że raczej ukąszenie śmierci zostanie wymierzone w Brana. Dokładnie tak. Town to raczej niezagrywany, bo za darmo zostałby oddany. Pojawia się obrońca Argusa, wjazd za 8, no i Rogos już na 16 punktach HP. I teraz jeżeli tą bronią będzie chciał Nerubianina zabijać, no to będzie na 11. A jeszcze dodatkowo ten grubiański sierżant to raczej przeżyje. No jeszcze może się tutaj pojawić ten straszliwy korsarz jako taunt. To prawda dostanie ranę, ale przynajmniej zapobiegnie obrażeniom od grubiańskiego sierżanta. Plus akolita, który dobiera Fiery War Axa. No więc Rogos można powiedzieć, że poza HP w całkiem dobrej kondycji. Co tutaj Rogos, tak. Co tutaj Ross może zrobić? Wilczek plus właśnie wędrowiec plus nożownik. Oczywiście w tej kolejności, żeby noże nie trafiły w tego akolitę, żeby nie dać przeciwnikowi kart. I w kolejnej turze obrońca Argusa. Czy Rogos ma sposób, żeby sobie z tym poradzić? Tak szczerze to nie. Tak szczerze to nie za bardzo ma jak ten stół ogarnąć. Fakt faktem może zabić jedną kreaturę, na przykład tego Voidwalkera, ale te dwie pozostałe zostaną. No jeszcze tutaj Litala Ross nie będzie miał, ale no będzie w stanie troszkę tych obrażeń ponownie wkleić. Jest bitewny szał. Z bitewnego szału nic konkretnego, znaczy nic przydatnego w tym momencie się nie pojawia na ręce. Acolyte of Pain może oczywiście dobrać kolejną kartę, gdzieś to tam ma jakieś znaczenie, tak? Natomiast tych obrażeń tutaj jest całkiem sporo, bo jeżeli Rogos chciałby zabijać tego Voidwalkera bronią, a chyba nie ma innej opcji, to będzie na 9, użyje Hero Power, będzie na 11. Ross ma 6 na stole, 7 z Argusem. 7, tak? Tak, 7 z Argusem, 9. Czyli brakuje w sumie Rossowi 2 punktów obrażeń, a że to są dwie kreatury, które triggerują nożownika. No zobaczymy, czy Ross będzie chciał zaryzykować. Dwa noże muszą trafić w Warriora, czyli szansa na to jest 1 do 4. Tak? 25%. Jeżeli dobrze policzyłem, bo to jest 4 plus 2. Jak Argus się pojawi na stole, to nożownik ma 4, wilk ma 3, to jest 7. No tak, dobrze. Pierwszy trafiony. Drugi... nie trafiony. Drugi nietrafiony, no i Rogos tym samym zostaje na 1 czy na 4 punktach HP? Na 1. No i teraz pytanie, czy Rogos będzie w stanie z tego wyjść? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji. Znaczy, no jest jeszcze draw, tak? Są jeszcze dwa możliwe drawy ze Slama i z Akolity, więc może tutaj coś się zmienić, ale musiałby sprzątnąć cały stół, nie używając do tego broni, chociaż nie, broń mógłby użyć na kreaturze z 2 ataku po Hero Power. Berserker, no raczej słabo. Battle Rage, Armor Smithka, no raczej myślę, że Ross ma w tym momencie Lethal. Tak więc mamy wyrównanie, mamy 2-2, no i ostatnie decydujące starcie. Hopla. Ostatnie decydujące starcie. Rogos zagra Grim Patron Warriorem, natomiast Ross zagra Secret Paladynem. No zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nam się wydarzy. Będę walczyć z honorem. Nie wątpię. Zobaczmy sobie karty. U Rogosa... no jest combo do Grim Patrona. Whirlwind, Inner Rage i Grim Patron. Plus Execute. Tylko że to jest na troszkę późniejszą turę, więc myślę, że tutaj Rogos powinien szukać na początek jakichś opcji, chociażby broni. U Rossa dosyć fajne rozdanie, 2 Shielded Miniboty plus pomsta, a całkiem słodko to wygląda. Zobaczymy jeszcze, co Rogos zmuliganuje, czy też wymieni. Ponury, znaczy na Secret Paladyna, no to wydaje się być to... No, Rogos zdecyduje się na zatrzymanie wszystkiego, no i zobaczymy, czy to nie będzie za wolne na Secret Paladyna. A ewentualnie, czy jakieś karciochy fajne podejdą. No są dwa Inner Rage'e, no opcja na rozmnożenie tych Secret Patronów jest faktycznie gruba. Tylko tak się zastanawiam, czy po prostu Rogos do tego czasu dożyje. No, może nie tyle co dożyje, co będzie miał jakąkolwiek szansę na ogarnięcie stołu, no bo tutaj Ross dosyć dobre rozdańko ma. Czy teraz zaczynamy Whirlwinda? Że jeżeli teraz zobaczymy Whirlwinda, to ten Shielded Minibot nagle troszkę nam tutaj urośnie. No zobaczmy. Jest toporek. No toporek. No toporek może zabić tokena, tylko zabicie tokena 1-1 sprawi, że drugi będzie nagle 4-3 albo 5-4 w przypadku Shielded Minibota. Więc no... Tak, Rogos trochę mam wrażenie, że tutaj jest w okropnej sytuacji. Teraz na stół wskoczy jeszcze Knife Juggler i Shielded Minibot. Prawdopodobnie jest to możliwe, że wskoczy, jeżeli Ross nie będzie się bał tak naprawdę sprawy overextendowania stołu. No bo tych kreatur miałby wtedy 6, jeżeli nic tutaj nie zginie. No i też byłoby naprawdę grube, a cały ten stół no może od Whirlwindów poginąć, tak? Więc tutaj... Nie jest wcale powiedziane, że koniecznie Ross będzie chciał to teraz dogrywać do stołu. Chociaż Challenger pojawia się na ręce, 5. turę wystarczy przetrzymać, wrzucić Challengera, no jest dobrze. No w tej chwili powiedziałbym szczerze, że Ross tutaj jest bardzo, ale to bardzo dobrej pozycji do tego, żeby ten meczyk wygrać. Żeby tą 3. grę wygrać. Bitewny szał, no tutaj nie robi szału. Grim Patrony. Do Grim Patronów jeszcze 1 tura. Tylko, że do ataku tymi Grim Patronami 2 tury. A 2 tury to jest... 22 damage'u. Więc... No zobaczmy co Rogos zrobi. Co wymyśli. No tutaj Fiery War Axe, zabicie Knife Jugglera, Hero Power. Wydaje się być takim, powiedzmy, ok zagraniem. W kolejnej turze Grim Patron, Inner Rage, Whirlwind i jest wtedy 6 Grim Patronów na stole. Na to Ross nie ma odpowiedzi, natomiast może jej nie potrzebować, bo może po prostu Rogosa zabić. No jest póki co Fiery War Axe zagrany, jest Hero Power i nie ma tak. Jest jeszcze drugi werbunek. W tym momencie jest 11 obrażeń w kisku. Teraz co prawda te tokeny umrą, nawet 12. Te tokeny umrą, zostanie tylko lewa strona, ale to i tak będzie 10-11 z bronią, a 12-13 z konsekracją. No i zobaczmy, czy to będzie wielka tura, w której Rogos wystawi na stół 6 Grim Patronów, czy to będzie tura, gdzie pojawi się Belcher? Czy to będzie tura Rogosa, w której cokolwiek się stanie? To jest też dobre pytanie. No Rogos się zastanawia, co zrobić. No tak na dobrą sprawę... Jestem pewien, czy... Nie lepiej te Inner Rage wykorzystać do zabijania kreatur? Przecież nie, nawet nie za bardzo jest jak zabić te kreatury przeciwnika. No jest zabity Knife Juggler, pomsta się striggeruje. A jeszcze pytanie, czy Rogos wszystko przez tę animację zdąży zagrać? I czy zdążył? Nie jestem pewien. Chyba zdążył. Tak, zdążył. Okej, no to jest 6 Grim Patronów. Shielded Miniboty to jest 7, broń to jest 8, 9, 10, 11. No brakuje Rossowi w tej chwili jednego punktu many, żeby Rogosa zabić. No i musi się spieszyć, bo Rogos wystawi taunta, zacznie używać Hero Power i mając te Grim Patrony, no jest w stanie tutaj zrobić naprawdę RossPierrDol na stole. Więc sytuacja, no taka powiedziałbym dosyć mocno ciekawa. No i teraz pytanie, czy Ross w ogóle będzie atakował Face'a, no bo to wcale nie jest powiedziane, że to jest dobre zagranie. Okej, rozumiem. Teraz konsekracja zostanie rzucona. No to jest dosyć sprytne. To jest dosyć sprytne, bo w tym momencie zostanie jeden Grim Patron, który jest 3-1. Więc po armii Grim Patronów został już tylko malusi ślad 3-1, 3-1. Więc tutaj nic wielkiego się nie zdarzy, jeżeli chodzi o Grim Patrony. No faktycznie to jest bardzo sprytne wykorzystanie tego, że jest limit kreatur na stole, po prostu w momencie, w którym jest cały stół kreatur, czy tych Grim Patronów, część jest ranna, i tam powiedzmy są 3-4 nieranne, no to one się nie rozmnożą, bo już nie mają miejsca. A nie działa to tak jak Agonie, że najpierw te kreatury schodzą, dopiero później wchodzą, tylko działa to na takiej zasadzie, że po prostu nara, strzała i one się nie pojawiają na stole. I tutaj Ross bardzo fajnie to wykorzystał. No i teraz pytanie, jak Rogos z tej sytuacji będzie chciał wyjść. Jest Unstable Ghoul i Hero Power prawdopodobnie. No i tak na dobrą sprawę Rogos wyczyścił cały stół przeciwnika. Ross wyczyścił cały stół przeciwnika. No i wracamy do punktu wyjścia. No jest troszkę lekka przewaga tutaj dla Rossa w postaci tego Mysterious Challengera. I chyba ta przewaga raczej będzie. Nie wydaje mi się, by tutaj Rogos wymyślił jakiś sposób na zabicie go, chociaż pomyślmy. Noble Sacrifice. Noble Sacrifice Redemption. Avenge. Competitive Spirit. No nie, wydaje mi się, że najlepsze co może Rogos zrobić w tym momencie to po prostu zostawić tego taunta na stole. Dograć do tego, dajmy na to, doktora Booma i w kolejnej turze gdzieś rozkminić co z tym Boomem. No bo tutaj no nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. No striggerowanie Noble Sacrifice'a zabija go. Znaczy atak go zabija, tak? Czy nie? Tak, zaatakowanie tym ghoulem go zabija, bo ghoul co prawda teraz nie umrze, ale stworzy kreaturę 2-1 i ta kreatura 2-1 będzie w stanie na starcie tu, znaczy w turze Rossa zabić tego taunta i wtedy ten Mysterious Challenger będzie wystarczający, żeby zabić Rogosa, więc tutaj o ataku mowy nie ma. Pojawia się Grim Patron. Nie do końca jestem pewien, czy nie lepszy byłby, jak na to nie patrzę, ten Dr. Boom. No i ten Grim Patron, okej, może się rozmnożyć dzięki temu Unstable Ghoulowi. Jeżeli ten Ghoul umrze, to to się właśnie stanie, bo nie ma co zrobić z tym Grim Patronem. I faktycznie będzie miał Rogos 2 Grim Patronów. Jeden z triggeruje Noble Sacrifice'a, będzie trzeci. No być może się jeszcze tutaj rodzinka ponurych klientów powiększy. Zobaczymy, co tutaj Ross przede wszystkim wymyśli. Jest atak, są dwa. A nie, przepraszam, no tak, no przecież Coghammerem może zabić Ross jednego tego Grim Patrona. Nie wiem, gdzieś mi mózg wyłączyło. Znaczy w sumie to mi wcześniej chodziło o to, że tego Grim Patrona za tauntem nie jest w stanie Ross zabić, nie tego tu. No jest ten Grim Patron, no i tyle. No i tyle z tego... No nie, no tyle z tego... No nie, okej. No jeszcze się może tutaj pojawić drugi z Noble Sacrifice'a, ale to niewiele daje, dlatego wydawało mi się ten Doktor Boom jest o wiele ciekawszą opcją. Tam byłoby chociaż 3 kreatury, no gdzieś tam... Chociaż co ja gadam, jakie 3 kreatury, przecież one by zginęły od Unstable Ghoula. A ja już jestem trochę zmęczony. Północ to ten. To nie jest godzina, gdzie moja umiejętność myślenia wspina się na najwyższy szczebel. No dobra, jestem głodny, przyznam się szczerze. Co zrobić? Głodzą. A Belcherek gdzieś tam jeszcze chroni. Acolyte of Pain. Belcherek. Chroni Belcherek? No chroni Belcherek. Co prawda Ross może teraz 7-5 zabić Belchera mniejszego bronią i zaatakować za 4, no ale jeszcze przed śmiercią chroni. No więc Rogos tutaj walczy o utrzymanie się w turnieju jak tylko może. Ale wydaje mi się, że tutaj no, ta gra była przesądzona na początku. Te pierwsze 5 tur, w których nic się nie działo ze strony Warriora, no były naprawdę straszne. No mamy atak tym akolitą, mamy striggerowanego Noble Sacrifice'a. Co tutaj się z tego akolity pojawi? Ciekawego Crueltas Master, który no coś tu jeszcze może poradzić, ale chyba Rogos się po prostu poddaje. Chociaż wydaje mi się, że... ale... nie wiem, to już nie było żadnych tauntów, no nie, chyba nie było. No, w każdym razie Ross wygrywa cały pojedynek 3-2.